Od czwartku 31 marca nie będzie można przejechać ulicą Unii Europejskiej w Lesznie. Utrudnienia w ruchu potrwają około 2 miesięcy. Ulica Unii Europejskiej całkowicie nieprzejezdna będzie na odcinku od ulicy Estkowskiego do Holenderskiej, gdzie zrobione będą głębokie wykopy pod komory kanalizacyjne. Pozostała część dostępna będzie dla ruchu, ale tylko w celu dojazdu do posesji przy ulicach Holenderskiej i Hiszpańskiej. Prace nie będą prowadzone na rondach Ruszarnia i Grzybowo, które będą przejezdne, a jedynie ograniczony zostanie zjazd z nich w ulicę Unii Europejskiej. W czasie, gdy nieprzejezdna będzie ulica Unii Europejskiej, ruch tranzytowy będzie odbywał się alejami Konstytucji 3 maja. Autobusy będą korzystały z objazdu przez teren targowiska, nie dotyczy to jednak linii numer 2 w soboty.